Witajcie! Dzisiaj słuchajcie, moim zdaniem fantastyczny filmik. Właściwie dlaczego tak od razu mówię? Ano dlatego, że pojawił się temat, którego bym się nigdy, przenigdy nie spodziewał. Dzięki Krzyśkowi Jędryskowi, pozdrawiam cię serdecznie po góralsku, hej! Dostałem właśnie taką informację, że pojawił się na portalu aukcyjnym traktor Ursus C325 i to słuchajcie co? Z 58 roku prototyp. I o tym Wam chciałem dzisiaj opowiedzieć. Dzięki Krzysiek za zdjęcia jeszcze raz. Tutaj w tej książce, którą Wam kiedyś pokazywałem, mamy już prezentowany model, że tak powiem, finalny. Jest to taka już wersja, która weszła do produkcji w 59 roku, natomiast nie miałem do tej pory zdjęcia z 58 roku, ponieważ takowe, nie wiem czy one się nie zachowały, czy po prostu nie wpadły mi w ręce, trudno to powiedzieć w tej chwili, ale nie o to chodzi, rzecz jest po prostu w tym, że mamy coś pięknego. Tu jest jeszcze raz to samo zdjęcie w tej książce. To jest książka, o której Wam kiedyś opowiadałem. Traktory i kombajny PRL-u. Bardzo fajna pozycja, polecam dla miłośników zabytkowych traktorów. Tu są te o tych prototypach C336, 40 i to Wam mówiłem wcześniej. Natomiast nie pokazywałem Wam, słuchajcie, takiego traktora. To jest jedyne zdjęcie z jakiejś gazety wycięte. Uniwersalny traktor rolniczy Ursus C325 i do tej pory podejrzewałem, że to jest Ursus eksportowy, zresztą tak, on tak bardzo wygląda, natomiast mnie zawsze zastanawiało, dlaczego, słuchajcie, on ma felgi od żuka. Te koła trochę są inne, być może coś tam się działo jeszcze, natomiast jest to, o czym mówię, to będzie bardzo, bardzo podobna rzecz do tego traktora. On ma tutaj dosyć ciekawe rzeczy. Coś, co można porównać go z prototypem, zaraz Wam ten prototyp pokażę, to jest tutaj wzdłuż maski taki garbik, podobny jak ma Porsche Junior na masce i też ten sam garbik był zastosowany w Ursusie C308 z 59 roku. Ja takiego Ursusa kiedyś miałem, pokazywałem Wam zresztą, możecie ten filmik obejrzeć, jak nim jeżdżę. To był też 59 rok i tam się właśnie ten garbik taki zachował. Ale tu to, co Wam chcę pokazać, to słuchajcie, zaraz tu do tego dojdziemy. To jest to cudo, słuchajcie. Zobaczcie, coś niesamowitego, nieprawdopodobna rzecz. Widać tutaj wyraźnie, przepraszam, że palcem pokazuję, ale akurat nie mam ze sobą, przy sobie jakiegoś długopisu czy czegoś, ale zobaczcie. Tu ten garbik wzdłuż maski jest bardzo, bardzo widoczny. Klamki, miejsce na klamki są, ta maska jest wyraźnie inna, słuchajcie. Tutaj nie wiem, czy on miał te lampy z przodu, może na innym zdjęciu zaraz zobaczymy, czy nie. Ale zobaczcie, słuchajcie, na inną rzecz. Zobaczcie na obciążniki. To jest jeden wielki obciążnik na feldze czteroramiennej. Niesamowita naprawdę sprawa. Ja w ogóle nie podejrzewałem, że taki Ursus się zachował, żeby no, to było poza absolutnie poza marzeniami, żeby taki mógł się zachować. Natomiast jest on minimalnie tu jakieś tam przeróbki, drobiazgi, bo powinien mieć chyba koła od żuka, z tego co mi się wydaje. Czy też jakieś inne rzeczy, ale to jest naprawdę drobiazg. Zobaczcie jeszcze na przykład na tutaj na pedały hamulca, one są proste. W tych późniejszych modelach one są skierowane do strony kierowcy. Takie coś. Kolejne zdjęcie Wam pokażę. Tu z przodu widzicie ten garbik ewidentny. No coś fantastycznego, słuchajcie. Ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Bardzo bym chciał móc przyjechać i obejrzeć ten ciągnik. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, bo pewnie znalazłby się w mojej kolekcji. Tam mogę powiedzieć z całą pewnością, natomiast ja się dowiedziałem, kiedy on już był sprzedany. Także, no niestety. Ciekawostka, słuchajcie, nie wiem jak wygląda ta maska, czy ona ma tutaj otwory, tak jak już miał finalny Ursus, czy tutaj po bokach te lampy, tak jak tutaj są zamontowane. Ze zdjęć tutaj nie bardzo jest widać, ja mam nadzieję, że to
że to widać, że będzie, o to mam może przybliżę jeszcze, o, i zobaczcie, widzicie ten garbik na masce, świetnie widać, te całe obciążniki, coś niesamowitego, naprawdę. Tu jest jeszcze raz to zdjęcie, tu z profilu widać ten garbik, ten obciążnik ogromny, wielki, jeden, to jest cecha charakterystyczna, słuchajcie, zobaczcie na tabliczkę znamionową. Numer 00006. Wyraźny jest napis Ursus, rok 1958. Mocowanie tabliczki jest zupełnie inne niż w pozostałych Ursusach tej serii, ponieważ tam by już były cztery nity na rogach, a tu mamy dwa po bokach na środku. I to jest szósty numer z produkcji Ursusa. Nieprawdopodobna sprawa, absolutnie znakomity rodzynek, coś pięknego po prostu, coś wspaniałego. Tu jest jeszcze ten obciążnik z drugiej strony pokazany. Ja się zastanawiam, słuchajcie, jeszcze nad tymi błotnikami, ponieważ te błotniki też są inne, takie właśnie, jak one miały być w prototypach, bardziej kwadratowe takie. Tu zobaczymy, o, jeszcze takie zdjęcie, no, parę drobiazgów takich, o, tu jeszcze, słuchajcie, widać pedały, że one są proste. Widzicie? Piękna rzecz, naprawdę fantastyczna. Tutaj troszeczkę słabsze zdjęcie. Szkoda, że nie mam tutaj zdjęcia zegarów, ale można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, chyba że osoba, która nabyła ten ciągnik, zechciałaby udostępnić. Ja bym chętnie przyjechał i zrobił film, może wywiad z właścicielem. Bo naprawdę nie jest to zwykły ciągnik, to jest absolutny rarytas i okaz muzealny, absolutnie, także to nawet nie podlega dyskusji. Tu zobaczmy jeszcze, to chyba zdjęcie już było. Kilka zdjęć mi się udało, tylko właśnie Krzysiek, dzięki Ci jeszcze raz. Tych kilka zdjęć, które mi przesłałeś, to jest no, niesamowita sprawa. Patrzę, chłodnicy nie ma, ale to są zupełnie rzeczy tak po prostu bez znaczenia, że to, że on nie ma chłodnicy, to jest naprawdę nic. On tu praktycznie ma wszystko, co ma mieć. Czyli ma maskę i ma obciążniki. I tabliczkę znamionową dokładnie, gdzie jest napisane, słuchajcie, 1958. Jest to wyraźnie, tego nie można pomylić z dziewiątką. Jest to wyraźnie napisane 1958, rok produkcji. Jest wyraźnie Ursus. Zakłady mechaniczne Ursus, to jest też do przeczytania, więc to jest oryginał. Tabliczka nie ściągana, bo widać, że tutaj nic przy tej tabliczce raczej nie było grzebane. Te nity są takie, wydają się fabryczne, ale to dopiero można by stwierdzić dokładnie na miejscu. No i słuchajcie, maska, to jest nieprawdopodobna sprawa. Maska, obciążniki, ta tabliczka to jest coś naprawdę pięknego. Ursus w ogóle, słuchajcie, to była taka z nim historia, że po II wojnie światowej po prostu wzięliśmy sobie to, co zostawili Niemcy i na bazie tej, co zostawili Niemcy, wyprodukowaliśmy Ursusa C-45 i on funkcjonował długo, ale już pod koniec lat 40. Praktycznie na początku 50. już wiedziano, że ten ciągnik to jest stary ciągnik, on już nie jest tak wydajny, potrzeba było czegoś lepszego, czegoś szybkiego, czegoś zwrotnego i przede wszystkim własnego. I na tej bazie tych danych powstały dwa projekty, z tego co pamiętam. Pierwszy to był Rola 25, traktor, który nie przypadł do gustu ówczesnym władzom, no i Ursus 25, właśnie ten model, który w tej chwili widzimy, był prezentowany jako, zaraz tu jeszcze weźmiemy jakieś zdjęcie, o, był prezentowany jako właśnie prototyp do akceptacji i ten ciągnik właśnie zdobył tą akceptację i później go zaczęto produkować. Ciągnik ten, słuchajcie, wygrał w swojej klasie wszystko, co było do wygrania z największymi potentatami na świecie, jeśli chodzi o produkcję ciągników. To był rok 59, kiedy on wszystko wygrał i chyba w 60, o ile się nie mylę, również pokonał wszystko, co było do pokonania w swojej klasie. Maszyna absolutnie nowoczesna, bardzo uniwersalna, łatwa w produkcji, łatwa w naprawie.
po prostu szczyt techniki, gdzie to wszystko, co wówczas jeździło, nie miało właściwie żadnych szans. Ursus 25 pokonywał absolutnie w każdej kategorii wszystkie ciągniki na świecie. Czy w prędkości, czy w zwrotności, czy w obsłudze, we wszystkim, po prostu we wszystkim. Tyle chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat tego traktora. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się będzie podobał. Tutaj jeszcze, słuchajcie, zdjęcie, czy ja to zdjęcie tak mam. Zobaczcie na tą właśnie maskę, gdzie ona ma też tą wypustkę i co tu jest ciekawego. On ma tutaj kierownicę trójramienną, co było cechą charakterystyczną ciągnika eksportowego. Moim zdaniem jest to ciągnik eksportowy, natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę na duże podobieństwo, jeśli chodzi o maskę. Widzicie, tutaj te wypustki są, można to ładnie porównać. No i jeszcze zobaczmy tu, to będzie nie, to jest tutaj jeszcze mój. Tu mamy jeszcze ten ciągnik. Tak, tu mamy ten ciągnik już finalny. I już zobaczcie, tutaj są te właśnie całe obciążniki, ale jeszcze inne zdjęcie, właśnie to, co tutaj mam, może z tej książki Wam pokażę. Spójrzcie, jak wygląda ten ciągnik, który już wszedł do produkcji. Ta maska jest już nieco inna, finalna, taka dokładnie jak miała być w produkcji. Ona oczywiście jest nieco inna niż powiedzmy w 60 roku, w 61, bo to jest typowy 59 rok. Tam te maski się bardzo delikatnie różnią, natomiast są różnice i to trzeba, znawcy będą wiedzieli, jeżeli będziecie chcieli, to Wam w komentarzach piszcie, to napiszę Wam o tych różnicach. No i oczywiście tylny obciążnik, to są rzeczy, które się rzucają w pierwszej kolejności, oczywiście błotniki tak samo. To jest niesamowita sprawa, także taka maszyna się zachowała, to jest coś pięknego, mam nadzieję, że to udało się pozyskać ten ciągnik kolekcjonerowi, który doceni tą maszynę, doceni to, co ma. No i będziemy mogli niedługo, w niedługim czasie, kto wie, może za rok, może szybciej, cieszyć oko na zlotach tak znakomitym ciągnikiem. Osobiście uważam, że jeżeli ten ciągnik się pojawi na którymkolwiek ze zlotów, to zdobędzie wszystko, co będzie do zdobycia. Także to jest taki pewniak, bo o tej maszynie kolekcjonerzy nawet nie marzyli. Nie wiedzieli, że takie coś może istnieć, że się to zachowało. Znam paru kolekcjonerów, którzy mieli chrapkę na to, żeby go odtworzyć, ale ponieważ z braku wystarczającej ilości materiałów to wszystko szło bardzo, bardzo powoli, bardzo opornie. Bo były podejścia na przykład do stworzenia takiego obciążnika jednego, były delikatne podejścia do stworzenia takiej maski, ale to wszystko było, słuchajcie, za mało, bo no, nie było tych rzeczy. Oczywiście błotniki też można byłoby się pokusić, ale to strasznie dużo pracy by zajmowało i właściwie cały czas się wszyscy zastanawiali, kolekcjonerzy się zastanawiali, czy to wyjdzie. No i oczywiście temat ostatni, tabliczka znamionowa, która jest no skarbem, można powiedzieć, tak. Ten ciągnik to skarb. Trzymajcie się, tyle w dzisiejszym filmie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!